Witamy, godzina 10. Gonimy Budapeszta. Dzisiaj 3 doleciały murzyny. Ale już nie nagrywałem. I 4 pocztowe wróciły. A te 2 pocztowe, panowie, to puszczałem w Tczewie. Jeden ten bez obrączki siwy i jeden mój tutaj, Huczek, skoczył na 5-5. Czyś gołąbek. Chodził długo, do dzisiaj ich nie ma. Takie mądre. Tam się parę już wyrwało, widzę. Jest 10 do wyrzucenia. Ale ogólnie już chodzą. Troszkę. Jedne tam pięknie poszły, zaraz nagram je, bliżej podejdę. Tam chodzą panowie. Nie wiem, czy widać, bo słońce jest. Niech poświrują, trochę głodne są. No i Budapeszt jeden dzisiaj. Musiał nie zejść na noc. Idę pocztowe jeszcze popędzę. Za chwilę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Z 25 sztuk do wyrzucenia. Panowie, pokażę wam lot, jak chodzi Budapeszta. Tu podejdę. Pod cień, żebym widział. Tam chodzą. Dziesiąta rano. Tu kolejne loty poschodziły. Tamte, tamte. Boże. O tamte tam są. Dziesiąta rano. Uciekaj. Tak pracują na niebie.
Pięknie. Bez przybliżenia to ich prawie niekiedy nie widać. Na tej kresce równo dają. Tu jedne już zeszły. Tamte tam dają. Z 80 ich tam chodzi. Jeszcze nie spieszały są panowie. Kręcą chyba już do zejścia. Już tu chodzą. Dobra panowie, pocztowo wypuścimy. Pauza. Jestem panowie, minęło to chwilę. Tu chodzą. A tamte jeszcze tam dają. Pięknie. Dzisiaj dają. Tu pocztowe. 57 pocztowych mam. Panowie. Tam to są gdzieś na pół Elblągiem. Zobaczcie. Od tamtej pory dają. Pięknie, nie widać ich w ogóle. Tu moje pocztowe. O, idą tamte. Idą tamte dopiero gołębie. Na maksa przybliżone. Jak to w ogóle ich nie widać? No zaraz będą nad nami. A tu błyskają. Przewijają ładnie. Większość już siedzi, koczków. Dzisiaj trzy murzyny doleciały, brakuje mi dwóch murzynów. Ale panowie, cztery pocztowe wróciły. Już je popędziłem. Jak same przyleciały, to je popędziłem. Białolot elegancki. Później je nagram. Widzę, chodzi chyba. Tu schodzą. O, i Rumun widzę. Dwa Rumuny. Ale dzisiaj bardzo ładnie w stadzie chodzą. Nie ma pojedynek. Są te gołębie, co były wysoko tutaj. Troszkę wylatały. Zeszły. Tu są. To są te gołębie, to były tak wysoko. Ale panowie, jak one spierzają, to one mi odejdą. Daję im miesiąc czasu. Te wszystkie gołębie pójdą. Siną dalej. Ale się przywiezie nowe. Jak będzie trzeba, albo zlikwiduje. Będę trzymał tylko pocztowe. Poczekam, aż siądą te pocztowe. Już te gołębie dobijają. To jeszcze pewnie kręcą. Jo.
jest tam pantosz i kurczaty, widzę. Czapo poszedł dwa. O, kaczka Oli, patrzcie, kaczka Oli poleciała. Widzieliście? Kaczki tak latają, Oli. Dobrze? Ola, twoja kaczka nagrana została, jak poleciała. Mandarynka. Z twoją obrączką. Niekiedy siedzę, to potrafi 12. A tam jest w tych pocztowy białolot, w moich. Zaczynają siadać pocztowe, panowie, pokażę wam. Jak siądą. Jak już jeden usiadł, to zaczną siadać. Nie szprycuję ich ostro lotem, jak sobie polatają tyle, ile chcą, z tydzień do dwóch i zacznę trochę wywozić te pocztowe. Wrócą, to wrócą. To tylko gołębie. Nie wrócą, bo tam będą Budapeszty. Siadać. Jeden, drugi. Jedną przyczepkę uwziął. Wczoraj miałem stipesem czerwonego na woliernie, ale go nie łapałem. Nocową. Nie wskoczył. Panowie, powiem wam historię. Nie wiem, czy chcecie wierzyć, czy nie chcecie wierzyć. Gościu mi przywiózł, Oli kolega, gołębia. Młodego, z numerem telefonu. To nie był tipes. To była taka skówka szeroka i numer telefonu. No i ten gołąb był przychorowany, bo on go złapał w ręce na Elblągu. Ale to było z miesiąc temu. Tego gołębia wrzuciłem do kurnika tam, gdzie deresze są. Tam w ogóle nie było wyjścia na świat. Trzymałem go z 3,5 tygodnia. Doszedł ten gołąb, zadzwoniłem do tego pana. On spod Warszawy jest, ten pan. No może mnie ogląda. To może potwierdzić to. No i mówię, że mam tego gołąbka, że... A on mówi tak, dzwonił jakiś pan do mnie z Elbląga, że ten gołąb został złapany w rączkę. Ja mówię, no on już doszedł do siebie, zapomniałem w ogóle o tym gołębiu, jak go mnie wypuszczę. Ale gadałem z kolegą wieczorem o 22:00 i wziąłem go z tej, czyli z tego kurnika, nie z tej, tylko z kurnika go wziąłem do gołębi pocztowych. Mówię, rano go puszczę z pocztowymi. Ale gadałem z kolegą i mi uciekł z ręki. Wyrwałem mu pół ogona temu gołębiowi, panowie. To było 4 dni temu. Wkurzyłem się na tego kolegę, co z nim gadałem, bo miałem rękę zajętą telefonem. Panowie, ten gołąb po trzech albo dwóch dniach wrócił wczoraj do gołębi Budapesztów. Mam go tu w gębniku. W ogóle nie był na wolności, nie widział, skąd w nocy został wypuszczony z tego gębnika, przez drzwi mi uciekł o 22:00. Gołąb jest z powrotem. Nie wiem, jak on to zrobił. Jestem, kurde, pod wrażeniem. Później go pokażę. Nie ma pół ogona. Czekajcie, zaraz wam go pokażę. A ten pan twierdził, że on go sprzedał komuś, że to jest dobry gołębi i on do niego nie wróci. A numer telefonu miał jego założony. Siadło wszystko. Panowie, poczekamy chwilę, niech poważą, nie będę ich straszył, dam pauzę i pokażę tego gołąbka. Jestem, panowie. Dałem im troszkę jeść. Dyszą strasznie. Panowie, to jest ten gołąbek. Ogona nie ma połowy, zobaczcie. Wyrwałem mu. I to jest okręg 435. 435. Numer obrączki 8988. Wrócił
samiczka będzie. Ale wróciła do tamtych gołąbków. Widzicie, ogona nie ma pół. Nie ma tego, co wrócił, panowie. O, ten groszek wrócił dzisiaj. Nie było go. Skówkę mu założyłem na dobrączkę. Nałożyłem mu skówkę. 4 sztuki wróciły. Siwy jeszcze. Później pokażę. Jeden patrzę, że jest. Jest jeszcze jakiś? Co wróciło? Nie będę trzymał. Taki jeden pstry był. Na białej obrące z 2020 roku. Też mu założyłem. Też go wypuściłem. Były w wolierni. Nie będę ich trzymał. Z tamtych gołębi powracały jeszcze. Dzisiaj 4 gołębie wróciły. Ale nie ma tego pstrego. Dobra, panowie. Pozdrawiamy. Gołębie poschodziły. Szału nie ma. Ale będą latać. Już zaczynają latać. Pozdrawiamy.